Cześć, mam na imię Ania i chciałam ogłosić Wam zdrowie mojej córki Dominiki, która miała zdiagnozowany zespół Aspergera i epilepsję. I 8 stycznia przyszliśmy tutaj do kościoła. Kilka osób modliło się o Dominikę. I właśnie Dominika jest zdrowa. Także chwała Panu Najwyższemu. Amen. Amen. To jest potwierdzenie medyczne tego, że Aspergera nie ma. I epilepsji, także to są tego typu rzeczy. Chciałbym w ogóle Was zachęcić do tego, aby gromadzić świadectwa uzdrowień. Czyli zrobić to, co zrobili rodzice Dominiki. Poszli, przebadali ją. Po co? Po to, żeby takie świadectwo na dokumencie mieć. Tutaj stworzymy w kościele taką jakby bazę tego. Już mam na myśli tu jedną osobę, która poproszę, żeby się tym zajęła, żeby zbierała ta osoba świadectwa uzdrowień, żeby były na to dokumenty. Chciałbym, żeby były na takie rzeczy dokumenty po prostu. Więc to jest bardzo, bardzo ważna, bardzo ważna rzecz. Prosimy teraz o pomoc. Chodź.